Witajcie, w tym odcinku pokażemy sobie, jak połączyć dwa osobne dokumenty PDF w jeden plik. Ja już tutaj przygotowałem dwa pliki, plik A i plik B. Uruchomimy sobie pierwszy A. I jak widzimy, ten dokument składa się tylko z jednej strony, nie ma tutaj niczego specjalnego, to jest tylko na cele demonstracji. A więc uruchomiliśmy plik A. Teraz przenieśmy plik B na okno programu, dokładnie do tego paska bocznego. Jeśli ten pasek nie jest widoczny, możemy przejść do menu Widok, a następnie wybrać pozycję miniaturki. Czyli mamy tutaj teraz otworzone dwa dokumenty, ale one są wciąż osobnymi dokumentami. Aby je połączyć, musimy złapać plik B i przenieść na dokument A. Aż zobaczymy zmianę kursora ze strzałki w symbol plusa. I teraz musimy przejść tutaj do nowo utworzonej sekcji. Jak widzimy, powstała nowa sekcja, która składa się z dwóch stron. Możemy przejść teraz do menu plik, wyeksportować jako PDF. Nazwijmy ten dokument C. Zamknijmy podgląd. I widzimy, że dokument C składa się teraz z dwóch osobnych stron. To wszystko w tym odcinku. Bardzo proszę o komentarze i subskrypcje. Do usłyszenia.